Cześć, witajcie. No więc tak, myślałem, że jako pierwszy ukaże się inny film, no niestety, wyszło inaczej. Postanowiłem dać wam jeszcze jeden film z Unitą. Dlaczego? Wcześniej go nie było, ponieważ no, nie miałem sprzętu, tak? Na sprzęt czekałem dosyć długo, bo jest godzina 6:30 u mnie, czyli u was 7:30 w Polsce. Wczoraj dotarł do mnie sprzęt, który czekał na mnie w Polsce od bodajże października, jakoś tak. No i po prostu czekał, aż będzie możliwość, żeby tutaj przyjechał. No i w końcu wczoraj dotarł, ale jak to u mnie zawsze, notoryczny brak czasu. Mam projekt, próbuję tam zrobić, no niestety co kawałek coś, a to żona, to ktoś mi przeszkodzi i po prostu chciałem zrobić zwiastun tego, no nie mogę, po prostu nie mogę, bo ktoś mi albo coś na okrągło przeszkadza. Co się za to zabiorę, to albo jesteś potrzebny, albo to, albo tamto i wiecie. A że dzisiaj po prostu jest, bo wróciłem z po nocnej zmianie, no więc nikt mi nie będzie zawracał gitary, więc postanowiłem, że zanim się położę, to postaram się pokazać. Film będzie krótki, ponieważ jak ją zobaczyłem, bo to jest ona, jak ją zobaczyłem, to po prostu się przeraziłem. Zresztą zaraz wy też ją zobaczycie. Włączyłem tylko na moment, pokażę wam, że działa, bo na pewno będzie trzeba wymienić żarówki, no i umyć ją, ale to nie wiem, może dzisiaj jak wstanę, zobaczymy, która będzie godzina, no i w ogóle jak ją rozbiorę, to będzie trzeba zobaczyć tak naprawdę, jak jest brudna, no bo na zewnątrz to jest po prostu. No dobrze, przechodzimy do konkretów. Odwrócę statyw. Poznajecie? Albo zrobię inaczej. Zrobię cięcie i pokażę wam z drugiej kamery. No, tak już zupełnie lepiej widać, bo przynajmniej ja widzę, co wy widzicie. No więc co? No jest to, jak widzicie, Julia Stereo. Powiem tak, jest kompletna. Ma wszystko, ma strojki, ma tutaj, jak widzicie, zaślepkę na słuchawki. Antena jest też. Zaraz to pokażę. Tylko nie wiem czemu, ale chyba jest odkręcona, ale to dopiero się okaże, jak. Albo jest nieoryginalna, a jak zajrzę do środka. No i tak jak widać na załączonym obrazku, nie? Zobaczcie, jaki brud. Zobaczcie. Widzicie? Chociaż i tak muszę powiedzieć wam tak, powiem wam tak, że i tak lepiej wygląda niż przykładowo Dama Pik, którą widzieliście. Tam było trzykrotnie gorzej. No ale widzieliście, jaki jest efekt teraz. No więc co, ja ją włączę, że zaskoczy. Widzicie, już muzyka i zaraz mi będę musiał zrobić uznanie praw autorskich. No i co? Działa. Przestrajać jej, jak większość pewnie wie, nie trzeba, ponieważ to było jedyne polskie radio, które było produkowane fabrycznie z dwoma zakresami fal, czyli OIRT i CCIR, czyli niski UKF i wysoki UKF. Jak widać, tutaj jest. Jest. OIRT i CCIR. I w zależności od tego, który kanał, na jakim zakresie chcieliśmy słuchać, wciskaliśmy lub wyciskaliśmy ten przycisk.
No co? Sprzęt. Pokażę wam ją jeszcze z tyłu. Bok, tył. Zobaczcie, jaka ona jest brudna. Przecież to jest po prostu masakra. Jak widać, sprzęt jest kompletny. No tylko właśnie mówię, nie wiem, co z tą anteną. Czy ona jest odkręcona, czy no, pojęcia nie mam. Ale to dopiero jak zdejmą, jak widać, strojki są. Będzie zdjęta obudowa, będzie można tam zajrzeć i zobaczyć, o co to chodzi z tą anteną. No i co, no tak jak to widać, muszę powiedzieć wam tak, ona wczoraj u mnie grała jakieś 2 godziny, tam potencjometry. Z początku zatrzeszczał potencjometr głośności, później już tego nie robił. No zobaczymy. Umyję, poskładam i wtedy zrobię po prostu o niej trochę bardziej obszerny film. Teraz tylko tak po prostu na zachętę chciałem wam pokazać, czego możecie się spodziewać w niedługim czasie. No to, żeby nie przedłużać, na dzisiaj by było tyle. Ja się z wami na razie żegnam. Będę chciał jeszcze dzisiaj pewnie wieczorem wstawię zwiastun filmu, znaczy zwiastun tego, co obecnie buduję. Pokażę wam część tylko, ponieważ montaż filmu już z budowy tego właśnie sprzętu, no po prostu muszę to wszystko jakoś sensownie połączyć, posklecać i dopiero wtedy pokażę wam pierwszą część i później drugą, ponieważ druga jeszcze nie powstaje, brak części. Czekam, aż dojadą wszystkie części. No dobra, dosyć gadania. Ja się z wami na chwilę obecną żegnam. Oczywiście pozdrawiam wszystkich. Pamiętajcie, dzwoneczki, łapki, subskrypcje. No i co tam? I piszcie, co sądzicie o tym radyjku. Na razie, cześć, trzymajcie się, pozdrawiam.